Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze? Złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest ważniejsze? Ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Faryzeusze otrzymują dziś reprymendę z ust Jezusa. Pan nazywa ich ślepymi przewodnikami. Każdy, kto pragnie być przewodnikiem, musi najpierw sam przebyć drogę, musi zobaczyć miejsca, do których zmierza i doświadczyć trudności związanych z podróżą. Przewodnikiem ślepym jest ten, kto chociaż zna drogę, nie kroczy nią, ale wyznacza sobie inną i za sobą ciągnie ludzi. Dość łatwo popaść w taką pułapkę. Ten, kto nie tylko sam schodzi z drogi zbawienia, ale nadto innych od tej drogi odwodzi, zasłużył sobie na wielkie biada. Jego los będzie o wiele straszniejszy od innych, którzy na drogę zbawienia nie weszli lub z niej zeszli. Musimy się pilnować, aby nie być dla innych powodem zgorszenia. Mamy być świadkami Chrystusa, którzy własnym przykładem pociągają innych do siebie. Nie wolno nam się zgadzać na byle jakość naszego chrześcijaństwa. Święty Jakub apostoł naucza, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Starajmy się własnym przykładem życia, sposobem myślenia, mówienia oraz zwykłą ludzką życzliwością i dobrocią pociągać ludzi do Boga. Zło jest bardzo krzykliwe, więc tym więcej dobra potrzeba, aby zagłuszyć ten obłędny ryk ludzkich grzechów. Zwyciężymy zło jedynie dobrem.